Cześć, jestem Cydy i zaprezentuję Wam dzisiaj modyfikację Biosphere. Modyfikacja ta dodaje do naszej gry nowy generator map i tutaj w World Type pojawiła się nowa opcja. Opcja nazywa się właśnie Biosphere, więc wybieramy ją sobie i zaraz zobaczycie, jak wyglądają nasze nowe światy, a są one wręcz epickie. No i tak to właśnie wygląda. Są to takie wielkie kule, które są naprawdę moim zdaniem świetne i na tej modyfikacji też gra się bardzo fajnie. Można na przykład nakręcić jakąś serię fabularną czy coś w tym stylu. Ogólnie sama zasada tej modyfikacji to to, że są kule połączone ze sobą mostami i każda kula zawiera oddzielny, powiedzmy, biom. Wszystko jest tak jak w normalnym świecie, tylko że po prostu jest to w kulach, co jest moim zdaniem bardzo ciekawym rozwiązaniem. Co do samych biomów, które możemy spotkać, to jest ich naprawdę bardzo dużo. Nie są to po prostu tylko takie, jakie znajdziemy normalnie. Oczywiście są też takie, ale na przykład możemy znaleźć biom neterowy, albo na przykład biom grzybowy, który, jak wiemy, na naszym normalnym świecie jest bardzo ciężko znaleźć. Jeszcze może dodam, że w niektórych kulach możemy znaleźć specjalne skrzynki z ciekawymi itemkami. I jeszcze jako ciekawostka, są tu dookoła różne takie malutkie wysepki jakby, i w których mamy różne surowce. I jest to moim zdaniem bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawie się gra, gdy musimy się przedostawiać do tych kuli w poszukiwaniu różnych surowców i dla mnie jest to naprawdę świetny pomysł. Tak więc to było na tyle z pokazania tej modyfikacji, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Sama modyfikacja, jak i sam filmik prezentujący, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co Wam się nie podobało. No i cześć!